Środa. Także południe, karetka na Saskiej, biało na Saskiej. Coś się dzieje, no ale karetka to nie do prawosławnych jeździ, bo ich tutaj nie ma. Z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Niemiecka policja nie znalazła niczego podejrzanego w paczce pozostawionej przed biurem kanclerz Angeli Merkel. W informacjach także orszaki trzech króli, które przejdą ulicami polskich miast. Ten warszawski właśnie rusza z Placu Zamkowego. Ale na początek nieformalne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Według tygodnika podhalańskiego rozmowy mają odbyć się na zamku w Niedzicy. Jak powiedział jeden z polityków PiS, ma to być spotkanie szefów dwóch prawicowych partii. Tematy tego spotkania są trzymane w tajemnicy. To był fałszywy alarm. Niemieckie służby bezpieczeństwa nie znalazły niczego niebezpiecznego w tajemniczych pakunkach znalezionych dziś rano przed wejściem do biura kanclerz Angeli Merkel. Odgrodzony wcześniej teren przed wejściem do budynku został już ponownie otwarty. Mimo prowadzonych przez policję prac odbyło się zaplanowane na rano posiedzenie rządu z udziałem Angeli Merkel. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku w Niemczech zarejestrowano ponad 1 000 000 migrantów, podało MSW w Berlinie. Największą grupę stanowili Syryjczycy, a po nich Afgańczycy. Pod koniec listopada ubiegłego roku Turcja i Unia Europejska zawarły porozumienie przewidujące pomoc w wysokości 3 miliardów euro w zamian za większe zaangażowanie władz w Ankarze na rzecz ochrony granic i walki z przemytnikami, co ma powstrzymać w konsekwencji napływ kolejnych fal migrantów. Na terytorium Turcji przebywa ponad 2 miliony uchodźców z Syrii. A Polska może przyjąć blisko 12 tysięcy uchodźców, a nie jak zapowiadano do tej pory 7 tysięcy, mówi wiceszef MSWiA Jakub Skiba. Ta deklaracja ucina spekulacje na temat stanowiska rządu Beaty Szydło w sprawie uchodźców. Jak wyjaśnia wiceminister Skiba, zwiększenie liczby uchodźców, których przyjmie nasz kraj, wynika ze zobowiązań przyjętych przez poprzedni rząd. Przy czym do tej pory Komisja Europejska podzieliła między kraje Unii jedynie 60 tysięcy uchodźców, a decyzja w sprawie kolejnych 50 tysięcy zostanie dopiero podjęta. Polska to się boi. Dotyczy ten sam automatyzm, jaki dotyczył tej pierwszej części decyzji, więc te 7 tysięcy jest oczywiście nieadekwatne. I stąd mowa o blisko 12 tysiącach uchodźców, których Polska przyjmie, bo obecny rząd nie widzi możliwości podważenia decyzji poprzedników. W sensie prawnym nic nie można zrobić, no chyba żeby zdecydować się na skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale w tej sytuacji, kiedy decyzje rządu poprzedniego zostały podjęte, to losy takiej skargi są oczywiście jasne do przewidzenia. Przypomnijmy, że w listopadzie po zamachach w Paryżu minister do spraw europejskich Konrad Szymański stwierdził, że w obliczu tragicznych wydarzeń w stolicy Francji Polska nie widzi politycznych możliwości wykonania decyzji o relokacji uchodźców. Zapowiedź przyjęcia przez Polskę imigrantów krytykowała też wielokrotnie w czasie kampanii wyborczej sama Beata Szydło. Słuchasz informacji, to każdy... Słucham! Ulicami ponad 400 polskich miast przejdą dziś barwne orszaki trzech króli. W Warszawie z Placu Zamkowego rusza właśnie orszak pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Podobny korowód przejdzie dziś także ulicami Katowic. Utrudnienia związane z tym wydarzeniem rozpoczną się za godzinę o 13. Orszak wyruszy sprzed katedry, informuje Joanna Górska z Urzędu Miasta w Katowicach. Będą zamykane niektóre ulice. Będą to ulice Powstańców, ulica Katowice, po co ona tak mówi? Ulica Kochanowskiego, Katowice. I Świętego Jana. Później orszak wkroczy na rynek. Tam chwilowo zostanie wstrzymany ruch tramwajowy. Przed teatrem, podobnie jak pod kinem Rialto, znajdzie się kolejna scena z jasełkami. Finał kolorowego przemarszu około 16:00 już przy budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Ja usłyszałam inał. Wszyscy, którzy zostawili samochód w okolicy katedry, będą mogli skorzystać z bezpłatnego autobusu powrotnego. Pogoda. Przejaśnienia głównie na północy kraju, w pozostałych regionach pochmurno i przelotne opady śniegu. Na termometrach w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie i Białymstoku minus 8 stopni, w Warszawie minus 7, w Szczecinie minus 6. No, w Warszawie o ten 1 stopień tutaj cieplej na Saskiej. Ale mamy, proszę Państwa, przy samej tej skrzynce, przy samym oknie, mamy mrozy. Mrozy i szumi, i karetka, prawda? No bo to... Cały czas do operacji potrzebna jest im ta krew.